Ostatnio 2020 rozpieszcza nas nowymi utworami dość regularnie. Nawet wychodzi tam mini serial jakiś, nie? Tak, a, seria taki serial, no. To jest fajne, powiem ci. To jest lepsze niż te kawałki chyba. Też takie mam wrażenie, ale nie uprzedzajmy faktów. Ale rozumiem, że oni się tam dobrze bawią, że jest fajne studio, bo to jest w Stoczni Gdańskiej. Jest tam dużo ich generalnie, są pomieszczenia różne, socjalne. Także fajnie, fajna zabawa, a jakie z tego kawałki wychodzą, no to sami słyszycie. Jaki rezultat z tego jest, to się okaże. Czasami fajnie. No teraz mamy co? Oki, Tako, Hemingway, Young Leosia i Young Iggy. Utwór pod tytułem Noweś. No dobrze. I co? Chyba nie będziemy przedłużać, zobaczmy. Tak. Mhm. Na razie jest fajne. Po co kupiłeś naszyjnik? W pizdę wstać se te diament. Po co kupiłeś naszyjnik? W pizdę wstać se te diament. Cudowne. To Young Leosia obraża hedonizm. Przeklina w ogóle, nie ma tam cenzury. Miłem naszyjnik, skoro dusi moją szyję. Po co się poświęcam, skoro wylewają? Bo myję, kupiłem już tyle rzeczy, tego gówna nienawidzę. Nienawidzę, nienawidzę. Po co nowa beta, nowy rower, nowy Gucci? Po co świeci dełka, jak nie karmi swoich ludzi, baby? Produkcyjnie jest to całkiem no fajne. Kurde, produkcyjnie rozwala głowę. W ogóle na początku był Young Iggy, zdaje się, przeplatany z Leosią i tak płynnie szedł Tako. Podoba mi się ten produkcyjny dialog tutaj, że totalnie mają inne przestrzenie przeznaczone tak, na siebie. Leosia brzmi świetnie. Umieszczona tam po. Wow, co za nie sądziłem, co za że kiedyś wypowiem te uwaga, słowa. Uwaga, wycinamy to, wycinamy tekst na shorta i to będzie tylko to. Tak, tylko Leosia brzmi świetnie. Ale naprawdę tutaj wydaje mi się, że to jest najlepiej brzmiąca Leokadia, jaką ja osobiście słyszałem. Chciałbyś, żeby była twoją asystentką w telefonie? Aż tak nie, aż tak to nie, ale tak. Hej Leosia, ile mamy stopni dzisiaj w Krakowie? Dokładnie, chciałem cofnąć troszeczkę, żeby jeszcze tak usłyszeć wejść raz. Nowy rower, nowy Gucci? Po co świeci dełka, jak nie karmi swoich ludzi, baby? Po co ci ten make-up, znów nie widzę twojej buzi? Kapszon po angielsku, jakbyś podbił Hollywoodzik. Okej, tak bardzo, bardzo spoko. Hollywoodzik. Lakonicznie. Wydaje mi się, że tutaj to będzie takie jasne nawiązanie do tego całego blichtru i bogactwa, które po prostu, wiesz, gromadzą raperzy często. I tutaj to jest takie retoryczne pytanie, po co ci to, nie? Ale z drugiej strony oni to mówią z pozycji takiej, że oni już to mają. Tak, oni to mają i ich już to nie cieszy po prostu, nie? Ale to tak. Jest, musisz być po tej drugiej stronie, żeby to móc powiedzieć. Jak coś ale tu będziesz, wiesz, no, to nie będzie takie fajne wcale. Tylko bogaci mówią, że pieniądze nie dają szczęścia, nie? Tak, pięknie. Jak ktoś wie z jakiego utworu, co był cytat, to dajcie znać w komentarzach. W nagrodę tak. Będziemy rozlosowywać bany. Serduszka. Bany? Bany mogą też być. Shadow bany, przepraszam, bo tak, tylko takie stosujemy. Tylko takie, dokładnie. SMS-em, że podjadę Mercedesem. Może wezmę dzisiaj betę. Mam w czym wybierać przecież. Cieszę się twoim sukcesem. Jesteś ziomem najlepszym na świecie. Modlę się za twoją kieszeń. Sypię monety w twój mieszek. O czym ty pierdolisz? Jak masz w głowie tylko siano. Częściej gadasz z jubilerem niż rozmawiasz z własną mamą. Znam cię od dzieciaka, ale powiem ci, że mi się to nawet podoba. Mi też się to podoba. Jest takie może trochę oczywiste i momentami... No prościutkie jest. Proste. Ale produkcyjnie jest sztosik. Kurczę, fajna jest tam ta zabawa. Czuję, że oni tam na luzie to podają. No widać, że się dobrze bawili. No wszyscy dobrze brzmią. Naprawdę, Leosia dobrze brzmi. Po prostu... Tylko Leosia brzmi dobrze. Wszyscy brzmią dobrze. Tako brzmiał super, ale zobaczmy jeszcze dalej. Byłeś mnie w balon, mówiłeś, że coś się zmieni. Między nami jest to samo. Po co kupiłem naszyjnik, skoro dusi moją szyję? Po co się poświęcam, skoro wylewają? Bo myję, kupiłem już tyle rzeczy, tego gówna nienawidzę. Nienawidzę. Nie wiem, po co mi to ma. Koszule Balenciaga. Leosia też w tych momentach, kiedy jest pomiędzy, to tak brzmi jak jakaś Grimes z tymi efektami. Trochę tam gdzieś tak, jest mega przetworzona, ale w taki pasujący sposób. Dużo jest takiej przestrzeni, takich właśnie reverbów, takich ciągnące się te pogłosy tak długo, nie? Tworzą taką bardzo fajną przestrzeń tutaj. Fajne, fajne. I ten klip też dopełnia takiej elektroniki, takiego filu. Jest taki prosty, ale fajny, efektowny. O dziwo, niezłe, no. Dają radę. W stylu wa jakby napierdalał twarde dragi. Ej, po
Od 2016 jestem drag free. Spending big money, nie Witkacu, a we Francji. Hej, hey, znów nowy dzień. Zapłacę ci za t- tylko jeśli chcesz. Nie, dzięki, weź. No weź. Taka przerwa tam, zapłaci ci, no, za, ci za i co? Jakaś przerwa, jak cenzura jakby, czy no coś takiego? Ja nie wiem. Tak to brzmiało. Dzień, zapłacę ci za t- tylko jeśli chcesz. To brzmiało jak cenzura, moim zdaniem. Mm, cenzura. Nie, dzięki, weź. No weź, zrób to dla mnie. Koszt operacji dla mnie to jest drobny gest. Sama se zapłacę. O czym ty pierdolisz? Ty masz w głowie tylko siano. Częściej gadasz z jubilerem. To ile Osia podkreśliła swoją niezależność finansową. Sama se zapłacę. Za to, co zostało ocenzurowane, tak? Co, właśnie co, za co chcieli zapłacić Leosi? Dajcie znać w komentarzach, to już jest druga rzecz. Dobra, zobaczmy jeszcze. Niż rozmawiasz z własną mamą. Znam cię od dzieciaka, ale zrobiłeś mnie w balon. Mówiłeś, że coś się zmieni, między nami jest to samo. Po co kupiłem naszyjnik, skoro dusi moją szyję? Po co się poświęcam, skoro wylewają? Bo my, ja kupiłem już tyle rzeczy, tego gówna nienawidzę. Nienawidzę. Po co kupiłeś naszyjnik? W pizdę wstać sobie te diamenty. To jest śmieszne trochę. Po co kupiłeś naszyjnik? W pizdę wstać sobie te diamenty. Tak, jest to takie... No to jest po prostu wulgarne. Ale zauważyłeś, że tylko Leoś jest wulgarna tutaj? Na całym tym no traku tylko Leo się przeklinała. Może to jest kobiecy wkurw, no, na te takie męskie jakieś zagrywki. No nie wiem. Może, bo... może tak. Każdy tam wylewał jakieś swoje żale, każdy tam w jakiś sposób krytykował ten taki konsumpcjonizm, ale to też jest to, co mówiliśmy, że musisz dopiero przejść tą granicę i być po tej drugiej stronie, żeby móc to tak skrytykować, bo musisz najpierw tego zaznać. I oni to podkreślają, że nie to jeszcze zaznali, to jeszcze im się znudziło. Ale jaja, nie? To, ale jaja, i to wszystko się w Polsce wydarzyło. Wszystko u nas. Jeszcze takie młode osoby. No, może tak, on nie jest taki młody. Jak Iggy chyba mówił, tak? Że po co ja się staram, jak wylewają na mnie te pomyje. No. Tutaj zwraca się do hejterów, nie? Wiadomo. A, no ale któż nie ma hejterów? No nie ma chyba rapera w Polsce, który byłby w 100% kochany. Hejterzy też mają swoją... Przez wszystkich. No napędzają jakoś w jakiś sposób tę całą koniunkturę. No, no to, jasne, to jest coraz głos też czasami, oczywiście, jeżeli to są hejterzy, którzy są produktywni w sferze... No rzadko są. ...krytycznej. Ale oczywiście tak. To no, jest prawda. Ale... Fajny kawałek, o dziwo. Fajny, fajny. Na początku myślałem, że ojej, znowu będzie jakaś mega kolaboracja taka zmasowana, a tu się okazuje, że to było takie, nie było przesady, no bo tylko tam cztery osoby. Jak się zaczęły te przekleństwa, ale osi na początku, to myślałem, że to będzie takie słabe. Wydaje mi się, że to jest chyba z tych utworów, które słyszeliśmy w ostatnim czasie od nich najlepsze. Kurde, o dziwo, a wydaje mi się, że w innych chyba trochę bardziej celowali w coś takiego, że myśleli, że no to będzie zajebiste, a tutaj wydaje mi się, że tak nalejcie im to jakoś tak z dupy wyszło. No produkcja bardzo tutaj mocno podnosi poprzeczkę, groove bardzo fajny, no tekst wiadomo, no nie jest jakiś tam zajebiście głęboki, może nie otwierający oczy, ale no też nie, ciekawa produkcyjnie perspektywa. Jest, naprawdę produkcyjnie jest zajebiście, tekst ludzi. Jest o trochę, o, jest o czymś oczywiście, ale jest... No perspektywa no, bogaczy, no, którym się znudziło no, bogactwo i tyle. Dobra, no to chyba co, skończyliśmy ten wątek dzisiaj i myślę, że tyle od nas, nie? To chyba tak jest. To był Jazgod Out. Ja jestem Rafał, to jest Łukasz. Także dzięki za to, że byliście i do następnego. Pozdro. Trzymajcie się.